Witaj, zacznijmy może od jakiegoś wstępu. Opowiem ci teraz w skrócie, co będziesz mógł znaleźć w tym szkoleniu, co warto wiedzieć przed jego rozpoczęciem, no i chyba najważniejsze, co będziesz mógł zrobić po jego zakończeniu. Na początku chciałbym zacząć od zaprezentowania siebie. Nazywam się Łukasz Kazmierczak i jestem inżynierem oprogramowania z wieloletnim doświadczeniem, a poza zawodowo również od wielu lat pasjonatem robotyki w sensie tworzenia i programowania robotów i dalej zaprzęgania ich do wszelkich możliwych zadań. Jestem także pasjonatem automatyki w kontekście systemów regulacji stosowanych w przemyśle, a także automatyki domowej, na przykład w domach inteligentnych. Dotychczas współpracowałem z kilkoma korporacjami, pracując przy różnych projektach związanych głównie z opracowaniem i rozwojem oprogramowania systemów Embedded. Dzięki temu doceniam ogromny potencjał tego, jak można wykorzystać układy wbudowane praktycznie w każdej dziedzinie życia. I dlatego zdecydowałem się przedstawić na przykładzie platformy Raspberry Pi próbkę tego, co można zrobić za pomocą układów mikroprocesorowych. No ale dlaczego akurat Raspberry Pi? Odpowiedź jest bardzo prosta: jest to pierwsza budżetowa, czyli właściwie dla użytkownika prywatnego, kompletna platforma wykorzystująca SOC, system od chip na kontrolerze ARM. Kiedy w 2012 pojawił się pierwszy model tego urządzenia, pozwalał on zainstalować i wykorzystać wszystkie zalety systemu operacyjnego dystrybucji Debiana przeznaczonego na systemy wbudowane. I tu mowa o systemie Raspbian. Oczywiście dostępne były również inne systemy operacyjne dla Raspberry Pi, ale ten był najbardziej popularny i wokół niego stworzyła się ogromna społeczność dodająca coraz to nowe sterowniki sprzętu dla tego systemu, czy projekty, z których można zaczerpnąć pomysł i rozwijać dalej we własnym zakresie. Podczas kursu przeprowadzę się przez tematykę tego, jak postępować ze sprzętem, czyli jak go dobierać, jak podłączać, jak konfigurować w systemie oraz jak diagnozować i rozwiązywać pojawiające się problemy sprzętowe za pomocą miernika, oscyloskopu czy analizatora stanów logicznych oraz softwareowe za pomocą narzędzi do debugowania czy profilowania kodu. A co oprócz tego będę pokazywał? Bardzo dużo. Na początku wprowadzę Cię w to, jak radzić sobie z kodem w C, C++ czy skryptach w baszu, kiedy kod będzie rozwijany lokalnie na Raspberry Pi i również zdalnie za pomocą środowiska Eclipse na stacji roboczej. Dalej poznamy podstawowe wykorzystanie sprzętu za pomocą zwykłego GPIO oraz jego funkcji dodatkowych, jak na przykład PWM. Następnie dowiemy się czegoś o obsłudze protokołów komunikacyjnych, jak UART, SPI, I2C czy OneWire. W każdym z tych przypadków pokażę Ci przykłady praktyczne, jak można wykorzystać GPIO przy współpracy z fizycznym elementem, np. przekaźnikiem razem z silnikiem lub np. protokół UART w działaniu razem ze skanerem otoczenia. A jeszcze dalej porozmawiamy sobie o dużej grupie wyświetlaczy jak LED, LCD, OLED czy TFT z dotykiem. Pod koniec opowiem też o kamerach, o tym jak je podłączyć do maliny i jak stworzyć za ich pomocą systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji, gdzie wspomnę również o sprzętowych akceleratorach AI. No i już na sam koniec zostawię to, co moim zdaniem jest wyjątkowo ciekawe, czyli sterowanie dronem oraz przechwytywanie widoku z kamery tego drona, gdzie przechwycony obraz będziemy przetwarzać za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji i na podstawie tego wyznaczać i korygować ruch tego drona. No w porządku, a co warto wiedzieć przed przystąpieniem do kursu? Przyda się na pewno wiedza z programowania w C++, Bashu oraz Pythonie i trochę informacji o tym, jak działa sprzęt i jak korzystać z urządzeń pomiarowych jak multimetr czy oscyloskop. Nawet jeżeli masz podstawową wiedzę z tego zakresu, to i tak powinno wystarczyć, bo oprócz tego, co będę wyjaśniał, to do kursu zostaną dołączone wszystkie omawiane i prezentowane programy w postaci źródeł, które później będzie można zobaczyć i przeanalizować. Jeszcze jedno, nie obawiaj się, że materiału jest dużo, bo będzie on wprowadzany stopniowo. Będziemy budować naszą znajomość funkcji Raspberry Pi po kolei, a każda cegiełka pozwoli nam iść o krok dalej do kolejnego, trochę trudniejszego rozdziału. Warto przejść przez wszystkie te tematy, bo zawarta w nich wiedza o Raspberry Pi pozwoli Ci tworzyć coś już zupełnie swojego. No, może z wyjątkiem ostatniego rozdziału o dronie, który jest bardziej tematem pokazowym i być może zainspiruje Cię do dalszego odkrywania tego, co jeszcze można tutaj wymyślić. Z tym, że oczywiście nie zachęcam Cię do przekraczania pewnych sensownych granic. Pod koniec kursu udostępnię swój kontakt, więc jeżeli później będziesz chciał coś skonsultować, o coś zapytać albo po prostu wymienić pomysły, to będzie to jak najbardziej możliwe. A teraz zapraszam Cię do szkolenia i życzę owocnej i przyjemnej nauki.